Co się w tej chwili dzieje z młodzikami? Młodzicy zaczynają sezon. 10 kwietnia jedziemy na pierwszy turniej do Kalisza. Właśnie od niedawna tutaj już trenujemy na boisku. Skończyliśmy treningi na hali. Grupa wynosi tak około 20 osób. Można powiedzieć, że w połowie są to te roczniki starsze 2002, w połowie 2003. Doszło nam teraz zimą kilku nowych zawodników z drużyn tagowych, z Kurowic, z 54 szkoły podstawowej. Także bardzo mnie to cieszy, że te nasze działania też przynoszą efekt. W tym roku uległy zmianie roczniki w młodzikach. Czy to w jakiś sposób wpłynęło na Twoją pracę z drużyną? No na pewno troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, że jednak to, że szóste klasy doszły, to są jeszcze dzieci i ta praca troszeczkę innego podejścia wymaga. Oni no jeszcze mają takie zabawowe podejście do rugby, a tutaj już prawda trzeba stałe fragmenty gry, ich uczyć młyny dyktowane, auty. No ale radzimy sobie, myślę, że wdrażają się szybciej, ma to jakiś swój zamysł, natomiast faktycznie troszeczkę inaczej trzeba pracować z szóstoklasistami niż z klasą na przykład drugą gimnazjum. Jakie w tej chwili klasy są w młodzikach? Szósta klasa szkoły podstawowej i pierwsza klasa gimnazjum. Opuszczasz, idziesz tak. I zaleganie. Okej? Szarża z tyłu, czyli musimy najpierw w okolicy pasa założyć chwyt. Mam plany, żeby no 6 bądź 7 turniejów w tej rundzie rozegrać. Na pewno zaczynamy wyjazdem do Kalisza, potem za tydzień mamy turniej w Siedlcach. Za 2 tygodnie jest tutaj w Łodzi Memoriał Mirosława Wojtani. Mamy również w planach wyjazd do Raby Niżnej. A następne turnieje, wszystko zależy od tego, jak będziemy stać finansowo i gdzie będą one się odbywały, bo jeszcze nie wszystkie są zgłoszone. Jestem Maciek Małecki, jestem zawodnikiem budowlany Łódź. Dlaczego koledzy ćwiczą, a ty stoisz z boku? Niestety czekam na następnego trenera, ponieważ nie mogę biegać, bo w zimę niestety złapałem kontuzję guzowatość kości piszczelowej. No i przez 3 miesiące niestety nie mogę grać, tylko mogę jakieś podania, dropy, jakieś kopy na supy. A kiedy planujesz z powrotem wrócić do treningu? No tak pod koniec czerwca jakoś tak, no na drugi sezon, bo już raczej w tym sezonie się nie wyrobię. Nie szkoda ci, jak koledzy grają? Szkoda, ale no, lepiej wyleczyć kontuzję i grać, niż zacząć grać i znowu, żeby kontuzja powstała od nowa. Uwaga! Hop! Wychodź, wychodź! Adam, idź za grą. Nie ma szarży! Dobrze mu raz!